Jak widać, do dzisiaj ulica Aleksandrowska pełni ważne funkcje komunikacyjne. Nie ma przypadku, dlatego że plany na Teofilów były bardzo idealistyczne. Osiedle powstawało od 64 do 77 roku w tej swojej klasycznej, zwartej bryle i było projektowane jako założenie pasmowe. Mamy do dzisiaj Teofilów Przemysłowy, czyli to pasmo związane z przemysłem, z fabrykami, wytwórstwem. Później miał się pojawić pas komunikacyjny. Mamy ulicę Aleksandrowską z połączoną siecią tramwajów i autobusów. Kolejnym pasem tego idealnego założenia był pas mieszkalny, a za nim pas rekreacyjny i pas zieleni, tak by miasto tworzone tutaj uzyskało właśnie takie czytelne pasma. Pomysł był bardzo szlachetny i wynikał z takiego ducha modernistycznej urbanistyki, która mówiła, że miasto, które rozwija się samo, jest chaotyczne i robi to źle. My zaprojektujemy to na papierze i zrobimy to od początku dobrze. I o tym, co znaczy dobrze i źle, będziemy rozmawiać na przykładzie Teofila, najbardziej znanego pawilonu handlowego tego osiedla. Skoro mamy powojenne osiedle zbudowane w latach PRL-u, będziemy mieć strefę mieszkaniową. Tutaj akurat tworzą ją głównie 5-11-kondygnacyjne bloki, ale będziemy mieć też strefę handlu, gdzie można w wygodny sposób zrobić zakupy i przenieść je do strefy mieszkalnej. Przez wiele lat mogliśmy oglądać tutaj szklaną świątynię modernizmu powojennego, której główną dekoracją były olbrzymie przeszklenia. Okna, które układały się w charakterystyczne pasy wykończone metalową ślusarką. Dzisiaj, cóż, nie zobaczymy ani kawałka tego, co tworzyło oryginalną bryłę budynku. Ostał się oczywiście napis, który świetnie kojarzymy. Myślę, że każdy łodzianin, nawet jeżeli nie mieszka na Teofilowie, ten napis ma rozpoznane. Co do samej bryły budynku, bardzo czytelnej, zwartej, z wydzieloną bryłą klatki schodowej, o tym możemy już zapomnieć. Jeżeli mówimy o tym, jak nie zajmować się dziedzictwem modernizmu, to jest sztandarowy przykład. Nie dosyć, że cała bryła została zmieniona, to wykonano to w bardzo tanich materiałach i tak naprawdę wprowadzone tutaj liczne zestawienia kolorów, faktur, podziały, wszystko to tworzy wrażenie chaosu, takiego estetycznego śmietniska stworzonego przez reklamę, jaskrawe kolory. No właśnie, i rozmaitość materiałów, która nie jest w tym wypadku atutem, a raczej szkodzi nam w odbiorze budynków. W związku z tym, jeżeli kiedyś dostaniecie w spadku powojenny pawilon handlowy, nie róbcie z nim czegoś takiego.